Cześć wszystkim, witam w moim następnym filmie. Dzisiaj troszeczkę o ekologii i o samochodach. To znaczy właściwie o samochodach i związanych z tym takich jakby lekkich problemów ekologicznych, które w zasadzie nie tyle powodowane są tym, iż kupujemy auto, nie tyle, że tym autem jeździmy, że go tankujemy i oczywiście tankując zanieczyszczamy powietrze, ile o polityce i politykach, którzy do takiej sytuacji doprowadzili i doprowadzają. Dlaczego tak jest? Otóż, no po prostu wiadomo, że w dzisiejszym świecie nasza cywilizacja, że tak powiem, rozwija się w zastraszającym tempie i to powoduje oczywiście zanieczyszczenie środowiska. To każdy o tym wie, nie trzeba temu nikomu dwa razy mówić. Tak po prostu jest. Każda cywilizacja po prostu wykorzystuje swoje resursy, no i one oczywiście na kosztach środowiska, że tak powiem, no bierze się to po prostu jakby jako takie zło konieczne. Ale o czym ja chciałem powiedzieć? O takim paradoksie, którzy sobie wymyślili politycy i wbijają nam do głowy, że czynimy dobrze, a w rzeczywistości chodzi tylko o to, aby wyciągnąć od nas jak najwięcej pieniędzy na cel ochrony środowiska. I oni w tym celu wymyślają sobie najróżniejsze takie triki, jakby tu takiego obywatela, powiedzmy, no, przekonać, żeby jednocześnie robił coś dobrego dla środowiska, ale z drugiej strony, żeby również płacił za to, co ma być, co niby oni rzekomo dobrego zrobią dla środowiska. Na przykład taki podam przykład, taki króciutki, właśnie tym zamiarem jest też mój film. Otóż wyobraźcie sobie taką sytuację, znaczy właśnie nie musicie sobie wyobrazić, taka sytuacja jest, to jest po prostu fakt. Na przykład w Niemczech, w tym kraju, w którym mieszkam, jest tak, iż płaci się tutaj podatek od samochodu. No, prawie bym powiedział podatek drogowy, ale właściwie nie jest to taki tyle podatek drogowy, ile jest to po prostu podatek od samochodu. Każdy, kto ma samochód, oczywiście musi płacić za niego podatek. Ten podatek płaci się raz na rok. Jest teraz bardzo ciekawa rzecz. Wielkość tego podatku, czyli wysokość sumy, którą się za ten samochód trzeba zapłacić, no, składa się z kilku takich faktorów. Jednym z nich jest po prostu sama wielkość tego samochodu, pojemność tego silnika, no i oczywiście jego tam wielkość, ciężar itd. Ile metrów kwadratowych powierzchni zajmuje, no ale przede wszystkim jaką ma klasę, że tak powiem, ekologiczną. Nie? Mamy tu kilka takich klas, Euro 1, 2, 3, 4, 5, a teraz nawet 6. No i właśnie to, te klasy jakby stworzono, no oczywiście mówi się to przez państwową propagandę, że one są stworzone tylko i wyłącznie po to, aby ochronić nasze środowisko. Aby po prostu, no, każdy, kto taki samochód ma, jeździ, zatruwa środowiska, żeby oczywiście, no, również ten podatek płaci, z którego część będzie, że tak powiem, na odbudowę tych szkód, którego my, kierowcy samochodów osobowych, po prostu, no, wprowadziliśmy do środowiska. Te spaliny nasze, które wydychają i tak dalej. Ale co się dzieje? Wyobraźcie sobie taką sytuację. Ja sam taką sytuację miałem. Miałem samochód, kupiłem sobie samochód. Nie będę mówił jaki, już dawno, kilkanaście lat temu. Nie chcę robić reklamy tu, ale miałem go. Wtedy było normą Euro 2, to była ta tak zwana, no, w tym czasie najwyższa norma. No i jeździłem tym samochodem. W papierach, czyli w dokumentach tego samochodu pisało, że ten samochód jest ekologiczny, że jest wykonany według najnowszych technologii z tym związanych i tak dalej. I to właśnie jest bardzo dobrze, że to zrobiłem, że go kupiłem i za to będę zwolniony oczywiście z podatku. Czy też mój podatek będzie bardzo mały, ponieważ poruszam się ekologicznym samochodem. No ale mija kilka lat
normy rosną, zmienia się na euro 3, euro 4, potem euro 5. Co się okazuje? Nagle okazuje się, że już mój samochód nie jest ekologiczny. To już jest po prostu, krótko mówiąc, z listu, który otrzymałem który się otrzymuje od urzędu podatkowego, czy też drogowego, jakiegoś tam urzędu. W tym liście stoi, że mój samochód już nie jest ekologiczny. To jest po prostu, krótko mówiąc, śmierdziel. I to tak niesamowity, że trzeba, że ja muszę do niego jeszcze teraz potrójny podatek płacić. No i ni z tego, ni z owego zlądował mój podatek na 250 euro. Rocznie. Tylko dlatego, że po prostu nagle mój samochód stał się nieekonomiczny. No ja się pytam, co się stało z tym samochodem? Jak to się stało nagle nieekonomiczny? Przecież był ekonomiczny, a już teraz nie. No bo teraz nie spełnia norm, ale wtedy spełniał. Teraz nie. Czyli to, czy on spełnia, czy nie, orzekł ktoś w Brukseli, że tak powiem. No w Europie, no też w Niemczech z pewnością, nie? Wszyscy przytaknęli, tak, nie jest ekonomiczny, trzeba gościa skościć. Ale nie to jest najgorsze. Najgorsze jest to, że nowe samochody tego samego typu, które są w tej chwili produkowane jako nowe, zawsze są ekologiczne. A potem z czasem, po paru latach, ta sama instytucja, która daje certyfikat takiej fabryce lub daje certyfikat takiemu produktowi, że jest ekologiczny, nagle zmienia zdanie po paru latach i mówi już, że nie. Więc ja się pytam sam siebie, jak to jest możliwe? Przecież moje auto spala bezołowiową benzynę. Mało tego, w Niemczech jest tak zwana E10 benzyna, która jest to tak zwane biopaliwo, czyli paliwo z jakichś roślin, rzepaków czy tam jakichś takich. I nawet czyli jak ja bym dał tą ekologiczną benzynę do tanku, no to powinien właściwie nie zanieczyszczać tego powietrza tym CO2, albo powiedzmy, no, że to paliwo rzekomo nie wprowadza tego CO2 w takiej mierze jak inne paliwa do środowiska i tak dalej, ponieważ to CO2 już zostało, że tak powiem, przez rośliny tam jakoś przerobione i tak dalej, tak dalej. Ale mimo to, nawet jakbym tą benzyną go tankował i tam przysięgał, że tylko tą benzyną, nie, nic nie pomoże. Muszę płacić za to nagle ten potrójny podatek, czy tam podwójny. Ale teraz to się dzieje. Teraz wyobraź sobie, sprzedałem oczywiście ten samochód, kupiłem nowy. O, jestem teraz bardzo ekologiczny i mało spalający i tak dalej, i tak dalej. Już nie płacę takiego podatku, jestem bardzo szczęśliwy. Ale jest to oczywiście iluzja, bo zdaję sobie sprawę, że za kilka lat tak samo nagle on się stanie bardzo nieekologiczny i podniosą oczywiście za niego podatki. Ale co chcę przez to właściwie powiedzieć? Otóż wyobraźcie sobie taką sytuację, że człowiek zamożny, ten, który rzeczywiście ma dużo pieniędzy, no po prostu no dużo, no, człowiek, który ma pieniądze, kupuje sobie zawsze nowy samochód i ten samochód jest zawsze zwolniony z podatków. Lub ma potężne zniżki na podatki. Człowiek, który nie ma tyle pieniędzy, kupuje ten samolot od tego pana kilka lat później. No i oczywiście po tych, powiedzmy po 2 latach czy trzech, norma się zmienia i już nowy właściciel musi zapłacić podatek. Podatek podwójny. To oznacza, że ten samochód nigdy nie był wolny od podatków. Tylko człowiek, który miał dużo pieniędzy, po prostu go nie płacił, a ten, który nie ma pieniędzy, ten zapłacił również za niego, ponieważ zapłacił podwójny podatek. Samochód nigdy nie był zwolniony. To zostało tylko, ten podatek został przesunięty. Mówili, ten ktoś zapłaci za ten podatek tak czy siak za ten samochód, tylko troszeczkę później. I nie ten, który kupił ten samochód jako nowy, tylko właśnie ten właściciel, powiedzmy, właściciel, który kupił ten samochód jako drugi. Czyli ktoś, kto nie ma tyle forsy, że tak powiem, i kupuje samochód używany, no i tym się go jeszcze kara. Ale to nie wszystko. Mało tego. Politycy wmawiają nam tutaj, że właśnie kupując nowy samochód, postępujemy nie tylko ekologicznie, ale również popieramy przemysł i zyskuje się miejsca pracy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest to oczywiście ekologiczne, bo są nowe samochody, a tak starym jeździmy, smrodzimy i w ogóle szkoda słów.
jednak zastanawiając się nad tą tematyką, okazuje się według mnie, że jest właśnie całkiem odwrotnie. Kierowcy starszych samochodów, którzy je bardzo długo używają, 10, 15 lat, może 20 lat, to są właśnie ci, którzy ochraniają nasze środowisko. Właśnie oni. Gdyż oni jeżdżą cały czas tym samochodem. Nie wyrzucają go na śmietnik czy na jakiś złom, czyli on nie zanieczyszcza w ten sposób jakiegoś złomowiska, tylko jest cały czas nadal używany. Nie trzeba go, że tak powiem, recyklować. On spala to samo paliwo, co te nowe samochody i po prostu nie zamawia się nowego samochodu w fabryce. Gdyż produkcja, że samo spalanie to nie tylko samochód zanieczyszcza nie tylko samym spalaniem. On już zanieczyszcza środowisko w trakcie swojej produkcji. I każdy nowy samochód zamówiony w fabryce oznacza oczywiście potężną ilość tego CO2 wypuszczonego do atmosfery, ponieważ trzeba oczywiście odlać silnik, setki różnych komponentów z tworzywa sztucznego wytworzyć, kabli, lakierów itd., itd., kąpieli chemicznych. Do samej produkcji małego samochodu zużywa się ponad 10 tysięcy litrów wody. I to nazywają politycy ekonomicznym podejściem do sprawy. Czyli animują nas jakby, wbijają nam do głowy ciągle konsumpcję, czyli kupno nowego auta, wmawiając nam, po prostu mydlą nam oczy, że postępujemy ekologicznie. Jest dokładnie odwrotnie. I ci kierowcy, którzy nie dość, że po prostu nie są tacy zamożni, ale na przykład chcieliby dłużej pojeździć tym samochodem itd., itd., są zmuszani do sprzedania go i kupienia nowego. Tylko w imieniu tych potężnych podatków. I tak, to jest na razie tu w Niemczech i w kilku innych krajach. Podejrzewam, że wkrótce będzie to w całej Europie. Gdyż no, politycy czy fabrykanci są po prostu nienasyceni. I wymyślałem na najróżniejsze sposoby, jakby tu zaanimować takiego klienta, czy powiedzmy obywatela, do kupna jakiegoś produktu. I się wykorzystuje różne tryki w tym. I w tym przypadku jest to tak zwany tryk ekologiczny. Się wmawia po prostu kierowcom, że postępujesz ekologicznie i tak dalej, i tak dalej. Parę lat temu, tutaj w Niemczech była taka akcja, oddaj stary samochód, kup nowy, a dostaniesz 2,5 tysiące euro od państwa na ten nowy samochód. Wielu ludzi tak zrobiło. Tysiące. Posprzedawali swoje samochody, czyli po prostu wyrzucili je na złom, bo te samochody musiały zostać złomowane. Często samochód musiał być, jeśli się nie mylę, starszy niż 6 lat. No, tysiące samochodów poszło na złom, które można było dalej jeździć. Industria dostała potężnego kopa oczywiście i wyprodukowała tysiące nowych samochodów, zanieczyszczając po prostu nasze środowisko. Nie chcę tym filmem i tym właśnie obrazem takim powiedzieć, że gdyby tego nie było, to by nasza planeta może wyglądała lepiej. Chcę tylko po prostu zwrócić uwagę, do jakich idiotyzmów i paradoksów dochodzi, jeżeli chodzi o politykę środowiska. Po prostu trzeba sobie rzec w oczy, po prostu, no niestety, żaden kraj nie dba o to. Wygląda to tak powierzchownie, niby się pewne robi ograniczenia itd., itd., kary niby się jakieś stosuje, ale teraz wprowadzono przepis, iż fabryki, które produkują powiedzmy jakiś produkt i wypuszczają bardzo dużo szkodliwych substancji do atmosfery, mogą sobie prawo do wypuszczania tych substancji po prostu zakupić. Czyli po prostu się płaci jakąś tam sumę pieniędzy na konto państwa i już można kopcić ile się chce. Są tylko takie powierzchowne, że tak powiem, kosmetyczne jakby historie, które się opowiada w telewizji, że coś się w tym celu robi, a z drugiej strony bardzo prosto to ominąć dla każdego fabrykanta, który zapłaci wręcz właściwie a też śmieszną sumę, jeżeli chodzi o to dla takiej fabryki, jakby takie pozwolenie trzeba było sobie wykupić. I w sumie człowiek siedząc tu pyta się, jak to się wszystko skończy. Mało tego,
ci sami politycy oczywiście nachodzą tego małego obywatela, który być może jeszcze nie ma samochodu, nie posiada, że on również ma na wszystko uważać, ponieważ on również ogrzewaniem domu i tak dalej, gotowaniem sobie obiadu, no, napędza ten CO2 w atmosferę, ponieważ używa energii i grożą nam, że jak tak dalej będziemy robić, no to oczywiście będzie nasza wina, że tą atmosferę ogrzejemy, roztopią się lody na północy i południu i zaleją w cholerę tą całą Europę. Może to i dobrze, żeby tak było, bo wreszcie może spokój. Ale tu właśnie chciałbym, powiem też coś bardzo, bardzo ciekawego. Troszeczkę to może jest śmieszne, ale no tak jest. Otóż wmawia się nam cały czas, że lody się topią i że poziom morza się podnosi. Powiem Wam krótko, jak zrobiłem takie małe doświadczenie z takim podniesieniem się poziomu wody. Oczywiście ktoś się tu na fizyce zna i tak dalej, jakiś, nie wiem, no, ktoś mądrzejszy ode mnie może mi zaraz zarzucić, że to po prostu nie odzwierciedla sytuacji na biegunie, ale zaraz do tego dojdę. Coś skontruję to też. Otóż co zrobiłem, co wymyśliłem, jak po prostu doświadczalnie sprawdziłem, iż topienie lodów wcale niekoniecznie musi podnieść poziomu wód naszych oceanów. Otóż tutaj, na tym zdjęciu, mam zaraz coś pokażę, jeśli się nie mylę, to jest chyba to zdjęcie. O tak. Tutaj widzicie, jest taki kubeczek wypełniony, powiem krótko, dobrą whisky. W środku leży kostka lodu. Ona się tutaj roztapia. Ponieważ wyjąłem tą whisky z lodówki, wrzuciłem ten lód, no i teraz oczywiście jest ta cała szklanka w otoczeniu klimatu, który się nam cały czas pociepla. Tu zrobiłem sobie taką strzałeczkę, zaznaczyłem poziom tej whisky w szklance. No i poczekałem troszeczkę. Jak widzicie, ta whisky się tutaj, ten lód tu jest w środku, mamy tu poziom. No i teraz czekamy. Po jakimś czasie stało się coś takiego. Lód się rozpuścił, ale whisky poziom się wcale nie podniósł. Jest identyczny. Dlatego, iż lód, który tam wrzuciłem, wyparł ciecz, a rozpuszczając się, zachował tą samą pojemność, że tak powiem. Czyli ta woda, która tam już po prostu cały czas była, tylko w formie zamarzniętej, ta się rozpuściła, więc jej nie przybyło. Ona tylko zmieniła swój stan agregatu, jak to się mówi, ze stałego w ciekły. Oczywiście, jak już wspomniałem, nie jest to żadna sztuczka i tak dalej, ale można mi zarzucić, że nie jest to adekwatne do sytuacji naszego klimatu, gdyż po prostu oba bieguny, no, niecały lód leży tam w wodzie, ależ wręcz podobnież duża część na lądzie, który znajduje się pod tym lodem. Tak, nie chcę tego negować, chociaż dokładnie tak podobno nie wiadomo, czy tak jest, ale załóżmy, więc nie chcę tu walczyć z jakimiś tam, powiedzmy, fizykami, profesorami, naukowcami itd., ale powiem może taką uwagę, tylko wrócę na koniec. Mieliśmy epoki lodowcowej, to kilka. Według tych samych panów cała Europa była pod lodem o warstwie kilku kilometrów. Teraz tego lodu nie ma, ponieważ klimat się ocieplił. Ocieplił się bez żadnych fabryk, bez żadnych samochodów, dziwnym sposobem. Po prostu ocieplił się. Lód się stopił. W niektórych środowiskach naukowych mówi się, nie stopił się, tylko się cofnął. Niech, jak zwał, tak zwał. Lód zniknął. I co? Europa nie została zalana. Wręcz przeciwnie, ukazał się ląd. Ukazała się Anglia, ukazała się Islandia, ukazała się cała Skandynawia. Teoretycznie powinno to być wszystko pod wodą. Według tej teorii. A tu nic się nie stało. Wręcz przeciwnie, wody jeszcze musiały opaść. I nic nie zostało zalane. A teraz ci sami ludzie straszą nas, że jak to się jeszcze stanie, czyli lodu było jeszcze więcej niż na tych naszych dwóch biegunach. O wiele więcej, wielokrotnie więcej. On się stopił i ląd się ukazał. Nie zalało kontynentu. Nie jest to dziwne?
No ale cóż, no tak nam wmawiają i straszą nas. Ja takim prostym doświadczeniem po prostu. No nie chcę nikomu udowodnić, że tak samo, jak już mówiłem, wspomniałem, że to ten sam mechanizm. Ale w gruncie rzeczy bardzo podobny mechanizm. Na końcu może jeszcze dodam, iż klimat zawsze się zmieniał. Mówi się, że klimat jest taki, owaki, ociepla się o zimnie. Klimat jest zawsze inny, z roku na rok. Cały czas mamy zmianę klimatu, to jest cały czas, że tak powiem, proces, który się cały czas dzieje i on po prostu, dopóki jest w ruchu, będzie cały czas się zmieniał. Dodam jeszcze, na przykład, mamy taki kraj, czy też kontynent, no można się kłócić, no, zwany Grenlandią. Sama nazwa Grenland, zielony kraj. Ona jest cała z lodowa ciała, ale ta nazwa, to tą nazwę temu krajowi nadał, musiałem bardzo, bardzo dawno temu nadać. Musiała ona być zielona. I nikt jakoś się tym nie przejmował. Nikt nie przejmował się, że było tam ciepło, a przecież musiało być. Inaczej nie nazwano by tego kraju Grenland. Mało tego, około 1000 lat temu, w roku 1000, tysięcznym, że tak powiem, w Anglii rosły winorośle, hodowano winogrony, robiono winy, co jest dzisiaj niemożliwe. Czyli był klimat o wiele cieplejszy. Czyli musiały być lody jeszcze bardziej stopione. A jednak Anglia istniała, nie zalało jej i tak dalej, i tak dalej. Także tą historią jakby kończę na dzisiaj mój monolog. Dzisiaj nie było nic specjalnego, ale po prostu opowiedziałem o tym, co mi po prostu przyszło na myśl dzisiaj w tym sobotnim wieczorze. Także zapraszam do następnych odcinków i do następnego razu.